Krakowskie Przedmieście, Warszawa, 19 maja 2018 roku. Dzwon. Dzwon poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. Katastrofy smoleńskiej. Pan Janusz Andrzej Zieliński, kłaniam się pięknie, Krakowskie Przedmieście. Drodzy Państwo, chciałbym Wam przedstawić prezentację dzwonu, który intencyjnie poświęcony jest wydarzeniom 10 kwietnia 2010 roku. Pamiętamy, że to w 70. rocznicę zbrodni Katynia polska delegacja pojechała po to, żeby oddać honor i cześć ofiarom. I to wszystko zakończyło się katastrofą, która pochłonęła 96 osób. Do tej pory nie wiemy dlaczego, nie wiemy do końca z jakich to przyczyn, powodów i inspiracji cała sprawa się działa. Jakie przesłanki były, które zadecydowały o przebiegu tej katastrofy. Ludzie dobrej woli złożyli się i postanowili ufundować dzwon, który został ochrzczony imieniem Smoleńsk. To jest...